Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x z piątych dodać pierwiastek z 7 większy od 0 jest. Czyli musimy sobie wyznaczyć tutaj x. Jak najprościej wyznaczyć x? Pomnóżmy najpierw stronami przez 5, aby się pozbyć mianownika. Czyli będziemy mieli x dodać 5 pierwiastków z 7 większy od 0. Przerzucamy sobie 5 pierwiastków z 7 na drugą stronę, czyli mamy x większy od minus 5 pierwiastków z 7. Teraz oszacujmy sobie, ile to jest minus 5 pierwiastków z 7. Weźmy kalkulator. Najpierw obliczmy pierwiastek z 7, czyli 7 pierwiastek, to mamy tam 2,64, 2,65 razy minus 5, czyli razy zrobimy 5, to jest tyle i zmiana znaku, czyli mamy minus 13,23. Minus 13,23. Zaznaczmy to na osi. Tu mamy 0. Tu będzie minus 13, a tutaj damy minus 13,23. To jest około w tym miejscu. Teraz my szukamy x większe. Większe to zawsze w prawą stronę. No i teraz najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą tę nierówność, czyli najmniejsza liczba znajdująca się w tym zakreskowanym przedziale. No to jaka to będzie liczba? No oczywiście minus 13, odpowiedź B.